Albert jak błyskawica zatrzasnął włas i zablokował go od środka. W swej szaleńczej wściekłości mały walił łopatą w zamknięty włas wieżyczki. Wyłaś ty czarny ludożerco, abym mógł cię zabić! darł się wariacko. Znokautujcie go, polecił stary, ale nikt z nas nie ośmielił się zbliżyć do rozwścieczonego małego. Wściekły gryzli to piesek pokojowy w porównaniu z nim. Wyłaś ty, czarna małpo! — darł się dalej, wyszarpując sznurek ręcznego granatu i machając nim nad głową. Do diabła, pozbądź się go! ostrzegał porta z włazu pantery. No to masz! wrzasnął mały, rzucając granatem w portę, który z szybkością łasicy skrył się do schronienia wewnątrz czołgu. Granat uderzył w górną krawędź uszczelnienia włazu, ale antena zmieniła jego kierunek i wybuchł z ostrym trzaskiem. Niech mnie diabli porwą, jeśli dłużej to wytrzymam, wściekł się stary. Chwycił pepesze za lufę i zamachnął się nią nad głową. Kolba trafiła z głuchym uderzeniem w kark małego, ten z długim, ochrypłym wydechem padł w śnieg. Ręce i nogi drgały mu przez parę chwil, a potem znieruchomiał. Zastrzelcie go! pienił się Albert z wnętrza T-34. — cztery zastrzelcie tego szalonego skurwy syna! Gdzieście go wydostali? pytał komisarz ze zdziwieniem, potrząsając głową. Powinno się go trzymać przez resztę życia w kaftanie bezpieczeństwa. Zwiążcie go, rozkazał stary, zaciskając zęby. Zwiążcie go jak świąteczną choinkę. Gdy się obudzi, będzie gorszy niż tona materiału wybuchowego. Przywiążcie go do armaty. Nawet on nie będzie w stanie dać sobie z tym rady. Co mu się stało? spytał porta, ostrożnie wystawiając głowę przez włas. Prawie mu odrąbało makówkę, gdy drut poszedł, wyjaśnił ze śmiechem Gregor. Teraz myśli, że Albert zrobił to naumyślnie. Mieli malutką sprzeczkę trochę wcześniej o kawałek krwawej kiszki. Zawsze właśnie to mówię, śmiał się porta. Ten chłopczyk jest przewrażliwiony. Była już późna noc, gdy przebyliśmy przełęcz i zjechaliśmy ślizgając się po jej drugiej stronie. Przed nami wznosił się potężny fort, ciemny i groźny. Zbudowany był z wielkich, ociosanych bloków kamienia, poukładanych na sobie bez odrobiny zaprawy murarskiej. Gdyby zaprawa została użyta, wykruszyłaby się już dawno. Mróz wgryzł się głęboko w narożniki bloków. To jest to, co nazywam blokami budowlanymi. Wołał Hajdę po raz pierwszy naprawdę pod głębokim wrażeniem. Jak u licha zdołali oni kłaście jeden na drugim? Więźniowie, odpowiedział łowca kurew, jakby to była najnaturalniejsza rzecz na świecie. Tu w Rosji nigdy ich nie brakowało. Są chętniej i sprawniej, jest ich dostatek. Ludzi można skłonić do zrobienia prawie wszystkiego, jeśli się wie, jak ich okładać knutem, albo odrobinę pociąć kozackim nożem. Zawsze miałem wielki podziw dla waszych humanitarnych zasad, stwierdził sarkastycznie Porta. Stary chciał, zatankowali przed udaniem się na spoczynek, ale musiał ustąpić wobec naszych dzikich protestów. Lodowe wargi i Gregor rozpalili potężne ognisko w wielkiej sali. Tu śmierdzi trupami, stwierdził Barcelona wąchając powietrze. Do diabła z tym, syknął komisarz. Martwi nie są niebezpieczni. Jesteś tak brzydki, że człowiek może się pożygać od samego patrzenia na ciebie, wrzeszczał ze złością Mały. Zamierzył się na Hajdego swym pistoletem maszynowym. Skończyć te wieczne kłótnie, krzyknął Stary. Teraz żądam ciszy. Jeszcze jedno słowo i pójdziecie na warte. To nazistowskie gówno wygląda, jakby było w drodze na pogrzeb, ryczał mały, celując do Hajdego ze swego PM-u. I to na własny pogrzeb. Zamknij się i chodź tutaj. Zagrajmy sobie w Durnia, zaproponował porta, tasując karty. Kto wchodzi? zapytał, rozglądając się wokół. Jestem zbyt cholernie zmęczony, jęknął Barcelona, padając na udeptaną ziemię na podłodze. Dwie są rzeczy, do których mężczyzna nigdy nie jest zbyt zmęczony, orzekł porta dzieląc karty na taliony. i pieprzenie. Mogę wam opowiedzieć historię, co się może przydarzyć ludziom, którzy myślą, że są zbyt zmęczeni, by pierdolić. Bardzo szeroko znany wachtmeister Alois Fresa z komisariatu Alex został czasowo przeniesiony, a było to w palmową niedzielę, do detektywów po cywilnemu. Nałożył swój dobry garnitur w prążki, a potem kazał sobie zrobić trwałą ondulację, co jest typowym objawem paranoi. Kiedy przekonał się, że nie jest łatwo być po trochę kimś innym, złapał dwie żółte skórzane kabury, zawiesił je pod pachami i do każdej wsadził Waltera P-38. Widział na filmach, że tak robią twardzi gliniarze. Oczywiście zrobiło to diabelne wrażenie na czułych na policyjną odznakę lafiryndach. Puścił plotkę, że jest z Gestapo, co było oczywiście kompletną bójdą. W rzeczywistości należał do grupy wypadowej ścigającej złodziei rowerów. I wtedy pojawił się jego szczęśliwy dzień. Napotkał trzech łobuzów wychodzących z komercbanku przy Hohenzollern Dam. Każdy niósł w ręce worek forsy, on zaś zlikwidował ich wszystkich swoją ręczną artylerią. O tej krwawej kąpieli gadano w całym Berlinie i wkrótce kobiety stały w dziesięciu rzędach wokół Alojza, a popróbowawszy raz przekonał się, że jest tego więcej niż może dać radę i zapragnął, aby wszystkie poszły do diabła i dały mu spokój. Tak więc był sobie pewnej nocy w knajpie przekupny gliniarz ze zwieszoną głową i mając wszystko głęboko w nosie. Pojawiła się mała, wymalowana lalunia z okręgu Wedding, drepcząca na obcasach długości szczudeł i na przekąskę zaczęła go dotykać. Czybyś chciał pokazać mi twoją inną broń? wyszeptała namiętnie jak wszyscy diabli. Wiele o tobie słyszałam. Czy wiesz, że wyglądasz tak, jak zawsze chciał wyglądać Clark Gable? Wtedy dotknęła go jeszcze trochę mocniej i wsadziła mu do środka swój długi, polakierowany pasnokieć i zaczęła pracować wprost na jego Jasiu Kutasiu ze stojącym kołnierzem. Ale Jasiowika nic nie stanęło. Był wiotki i pomarszczony jak u dziewięćdziesięcioletniego eunucha. Spierdala i warknął Alois, odpychając ją. Gdybym miał być naprawdę na ciebie napalony, musiałabyś wyglądać zupełnie inaczej. Wtedy dziwa z Wedding otworzyła pysk, a te dziwki z Wedding naprawdę umieją pyskować. I to ty jesteś facetem, o którym wszyscy tyle gadają? Wrzasnęła. Nie masz nawet włosów na jajach. Odrzucenie mnie nie ujdzie ci na sucho. I nim ktokolwiek dowiedział się, co zamierza, stała tam z jego dwoma P-38 w dłoniach. Wyciągnęła mu je gładko z kabur, a potem odciągnęła kurki kciukami w sposób używany przez kowbojów, gdy wchodzą do banku na Prairie Town, by załatwić sobie pożyczkę. Boże nie! Darł się, wyciągając dłonie przed siebie, jakby to mogło mu pomóc. Jednonogi bufetowy zakrztusił się swoim drinkiem. Próbował krzyknąć Heil Hitler i równocześnie łykać. Zrozum mnie, proszę, kochanie, jestem zbyt zmęczony, bełkotał Fresa, ale spadł ze stołka barowego na podłogę, zanim jeszcze pojął, że nie żyje. Bufetowy spróbował wrzasnąć, ale wszystko co mu wyszło to był głos, jaki ma astmatyczny lew morski. Widzicie więc tutaj, co się może wydarzyć facetowi zbyt zmęczonemu, by pierdolić. Czy ktokolwiek jeszcze wchodzi? Powiedział porta, znów się rozglądając. Dwadzieścia, krzyknął Gregor, rzucając dwadzieścia marek na najbliższy talion. Ale gra wkrótce zamarła. Byliśmy zbyt wyczerpani i mało nas obchodziło, czy wygrywamy, czy przegrywamy. Ostatnimi dwoma graczami byli porta i lodowe wargi, ale i oni też zrezygnowali. Mały ledwie złożył głowę na dole, gdy wybuchł rykiem śmiechu. Należał do tych szczęśliwych ludzi, którzy potrafią godzinami śmiać się z własnych dowcipów. Jego nieopanowany śmiech porwał także i nas. Wkrótce śmiech wstrząsał całą salą. Komisarz rżała, łzy spływały mu po policzkach. Za każdym razem, gdy patrzyliśmy na małego, siedzącego w swym jasnoszarym meloniku, włożonym na bakier, znów wybuchaliśmy śmiechem. Po prostu nie mogliśmy przestać. Jedyna poważna twarz należała do Hajdego. Wydawało się, że każdy z naszych ryków śmiechu zaciska mu twarz w jeszcze sztywniejszą maskę surowości. Wreszcie wyczerpani zapadliśmy w sen. Nagle mały znów był na widoku, stanął nad starym na rozstawionych nogach, szturchając go pistoletem maszynowym. Czego jeszcze u diabła? klął stary, jesteś aresztowany. Powiedział mały z miną żandarma. Aresztowany! Zwariowałeś! syczał stary, zły, że został wyciągnięty ze swego kraju marzeń sennych. O czym mu diabła ty gadasz? Czy nie wiesz, że jestem twoim dowódcą drużyny? Oto dlaczego! oświadczył ponuro mały. W imieniu moim, Adolfa i narodu niemieckiego jesteś aresztowany. Nielegalnie uderzyłeś podwładnego. Wreszcie ja też to usłyszałem. Oświadczył obojętnym tonem stary. Zaprzeczanie nic ci nie pomoże, Oberfeldweblu Bajer, zawiadomił go mały z surową miną przesłuchującego. Dokonałeś czy nie dokonałeś uderzenia mnie w łeb kolbą PM? -u? Teraz zastrzelę cię za to dłużej tego nie zniosę. On do cna zwariował, szepnął lodowe wargi. Podsunął się ukradkiem w stronę małego, który już odbezpieczył broń, a palec niebezpiecznie zgiął mu się na spuście. Stary siedział na miejscu sparaliżowany, gapiąc się na niego. Lodowe wargi skoczył do przodu i wbił trzy sztywne palce małemu w przeponę. Powietrze uciekło z płuc wielkoluda z siłą wybuchu. Zgięty w pół padł na twarz. Legionista uniósł ramię i kantem dłoni z całej siły walnął w kark małego, ten padł bez przytomności. Co u diabła mu się stało, dyszał stary, ocierając pod czoła. Nie pierwszy raz zwaliłem go z nóg uderzeniem kolwy. Mam dość tego cholernego idioty. Bien sûr, zalał się w trupa, powiedział legionista, w tym cały problem. Przecież od razu to po nim widać. Komisarz zaczął gorączkowo szperać w swym bagażu. Wyciągnął dwie puste butelki po stolicznej. Zgadzam się, że jest pijany, stwierdził komisarz z obrzydzeniem odrzucając puste butelki. Ta świnia wypiła dwa litry wódki. Zabijmy go, zaproponował łowca Kurew natychmiast po stwierdzeniu, że w obu butelkach nie pozostało ani kropli. To, czego mu trzeba, to potężne lanie oświadczył legionista. Solidne obicie naszymi pasami spowoduje, że zacznie się zastanawiać. Zły pomysł, stwierdził porta, potrząsając głową. Ten człowiek ma dwie natury. Gdy się upije, jedna z nich działa kompletnie nieobliczalnie, a potem pojawia się trzeźwy facet, który nie pamięta ani krztyny z tego, co robił pijak pod wpływem alkoholu. Gdy nie jest pijany, jest całkiem przyzwoity. Więc będziemy musieli pilnować, żeby się nie upił, tak? stwierdził lodowe wargi. Ten człowiek stanowi niebezpieczeństwo dla wszystkich. To nic w porównaniu z tym, jaki się staje, gdy mu się odmawia dania, czego zażąda, śmiał się wesoło porta. Nie wiem, jak długo spałem, gdy tamci mnie obudzili. Bez najmniejszego dźwięku chwyciłem pistolet maszynowy i wytężałem słuch w ciemności. Porta usiadł obok mnie, gotów krzyknąć, położyłem mu rękę na ramieniu, nakazując milczenie. Porta odruchowo przykrył żarzące się węgle ogniska blaszaną wanną. Sala była w całkowitej ciemności. Co to takiego? Szepnął nerwowo stary. Nie wiem, szepnąłem w odpowiedzi mocno zaciskając ręce na PM. -ie. Coś mnie zbudziło. Narty. Mruknął mały, który ma słuch jak łasica. Twierdził, że potrafi usłyszeć, jak w odległości pięciu mil mucha drapie się w nogę. I to pod wiatr. — Jesteś pewien? — spytał komisarz nieco drżącym głosem. — Czy wiatr cię nie zmylił? — Niemożliwe — odpowiedział mały. — Ja i moje słuchy nigdy nie robimy błędów. Gdy się było więźniem w torgał, potrafi się słyszeć wszy tańczące tango na brzuchu chińskiej kurwy w Szanghaju. Narty, mruczał w zamyśleniu komisarz. Więc na nas polują, ale jak u diabła zdołali znaleźć nas tutaj? Niemożliwe, szepnął lodowe wargi. To nie nas szukają. Musi chodzić o kogoś innego. Te polowania na ludzi trwają w Rosji przez każdy okrągły rok. No cóż, nie zjawiają się tutaj w tym piekielnym śniegu dla czystej przyjemności orzekł łowca kurew. Możesz się o to założyć stawiając własną skórę. Wyjdźmy na dwór, rozkazał nerwowo stary. Tu jesteśmy jak szczury w pułapce. Na nieszczęście śnieg przestał sypać. Z za szybko przelatujących chmur wyjrzał księżyc w pełni i śnieg połyskiwał w jego bladych promieniach. Skuliliśmy się razem w lodowatym zimnie za podniszczonymi przez mróz kamieniami i wytężyliśmy wzrok patrząc w zaśnieżoną dal. Nie widzieliśmy niczego, tylko dało się słyszeć wycie wiatru. Jezus, Maria! krzyknął nagle mały. Cała cholerna czerwona armia jest w drodze tu, na górę, szukając nas. Stary zwrócił lornetę w kierunku wskazanym przez małego, ale nic nie zobaczył. — Jesteś nadal nawalony jak stodoła i mamy, warknął ze złością stary. — Jo w twoju mat — zawołał komisarz. — Sybiracy! Jest ich cała kompania i nadjeżdżają w tę stronę. Wkrótce potem ich zobaczyliśmy wszyscy. Jednym długim rzędem nadjeżdżali w wyścigowym tempie na nartach po skłonie góry. Legionista położył się za karabinem maszynowym, wzór 34, założył taśmę z nabojami i zamknął pokrywę z cichym trzaskiem. Wyciągnąłem rewolwer z kabury pod pachą, napiąłem kurek i ostrożnie opuściłem zamek na komorę nabojową, z naganem najlepiej tak postępować. Co u diabła zamyślasz osiągnąć tą pukawką? zapytał z gestem rezygnacji łowca Kurew. Czy zdajesz sobie sprawę, co ci goście z nami zrobią, gdy nas złapią? Już sama myśl o tym mnie boli. Nigdy już nie ujrzymy światła dnia, a gdy z nami skończą, będziemy w stanie tylko pełzać. Zamknij się. Warknąłem, wkładając rewolwer na powrót do kabury. Żywcem mnie nie wezmą. Mylisz się. Jeśli zechcą, to nas wezmą, bez względu na to, ile się nastrzelasz z tego twojego rewolweru. Nasze słońce zaszło. Jesteśmy trupami. Myślę, że po prostu zejdę na dół i będę miał to z głowy. Zostajesz tutaj, rozkazał komisarz głosem ostrym jak nóż. Niech mnie diabli porwą, jeśli się poddamy tylko dlatego, że paruszkoś na okich gliniarzy NKWD przybywa, zjeżdżając sobie na deskach. Ja też się nie poddam. Zaklął lodowe wargi, przygotowując swoją pepeszę. Gregor wbił magazynek do LKM-u. On też jest gotów walczyć do ostatka. Legionista wetknął nagan za cholewkę buta i wyciągnął swój mauretański nóż bojowy. Co dobrego wyniknie z tego, że będziemy teraz pukać? Westchnął z rozpaczą Albert. Niemniej jednak wyładował sobie kieszenie granatami ręcznymi. Wyglądasz jak kawałek krwawej kiszki porzuconej w sraczu? chichotał porta. Tak właśnie się czuję, przyznał smutno Albert. Czy mamy im wsadzić kawałek w dupę przez tę obecną rurę moździerzową? Pytał głodny walki mały. Trzymał ciężką broń, tak łatwo jakby była z kartonu. Możemy tych zastrańców rozsypać jak konfetti, gdy wejdą na ten długi płaski odcinek. Znowu musiałeś naczytać się naszej propagandy z ulotek, rugał go z irytacją porta. W tych zastranych górach będzie to słychać na milion mil. Wtedy będziemy mieli na karkach całe parszywe NKWD. — Niet mortira — ostrzegł kierowca Sanek Jermołow, mocniej przyciskając do piersi pepesze. Załadował ją pociskami wybuchającymi, rozwalającymi wszystko, w co trafią. — Czy to jest NKWD? — zapytał Albert z szeroko otwartymi oczami. Nawet na samą myśl o gestapo czy NKWD zaczął się trząść jak galaretka. — Tak, a kto u diabła to ma być według ciebie? — spytał Porta z krótkim śmiechem. — Myślałeś, że to było stado czarnych wron z Armii Zbawienia, zbierających zbłąkane dusze? — Satana! — przeklął komisarz. — Ze wszystkich pieprzonych patroli musieliśmy wpaść akurat na cholerne syberyjskie NKWD. — Satana! — powtórzył waląc pięścią w dyskowy magazynek pepeszy. Co za różnica, czy są z Syberii, czy skądkolwiek? spytał obojętnie stary. Mówił to nie odrywając oczu od długiej linii ubranych w białe, maskujące stroje narciarzy naprzeciw stoku góry. Piekielna różnica, warknął komisarz. Sybiracy są najlepszymi na świecie łowcami ludzi. Są na nogach dzień i noc przez okrągły rok, czy jest spokój, czy wojna. Przeczesują cały kraj od Oceanu Lodowatego po Morze Czarne. Od gór chińskich popuszczę Finlandii i Polski i dostają nagrodę za każde przyniesione ciało. Kapral sztabowy Dalin przybiegł po oblodzonej drodze. Zupełnie zdyszany rzucił się na ziemię obok komisarza i wyciągnął z kieszeni pogniecionego papierosa. Chciwie wciągnął dym w płuca i wypuścił go powoli nosem. Igor jest nadal tam w górze, wyjaśniał, wskazując szczyt górski. Jest cała kompania specjalna NKWD w drodze do góry i mają ze sobą krótkolufową armatę górską. Igor jest zdania, że wpadli na nasz trop. Papieros wypalił się po jednej stronie. Dalin patrzył na niego ze smutkiem. Towarzysz, mówił, rzucając komisarzowi błagalne spojrzenie i drapiąc się w głowę pod futrzaną czapką. Wracajmy do domu i zostawmy złoto tam, gdzie jest. Człowiek, który nigdy nie był bogaty, nie zauważy jego braku. Zamknij się, ty nędzny psie, powiedział ze złością komisarz. Nie ma drogi powrotnej. Łyknij wódki, być może to spłucze z ciebie tchórzostwo. Dziób do góry, kumplu. Mały pocieszająco objął dalina, który wyglądał jak zmokła kura, spod której zabrano jajka. Więc nabierz otuchy. Będziesz bogaty i będziesz mógł sam wybierać sobie tapetę. Czy w ogóle mamy jakąś szansę wydobyć się z tego? Spytał z rozpaczą Gregor, spoglądając do góry na ośnieżone górskie szczyty. Nie jestem prorokiem, mruknął niecierpliwie komisarz, ale przede wszystkim musimy przedostać się wyżej przez ten wąwóz, zanim zaczną kwakać przez swoje cholerne radio. Możemy szybko rozwalić tę bandę w Pierony, wołał Porta jak zawsze optymista. Mamy dwa opancerzone transportery, jednego PZK PFW-4, Panterę i te pancerne sanie. Jesteśmy całą cholerną armią, a oni mają tylko śmieszną, malutką armatkę, górską i z pewnością ani jednego pocisku przeciwpancernego do niej. Mogą co najwyżej zadrapać nam trochę lakier. Radio do diabła, radio! wrzeszczał wściekle komisarz. Nim ucichnie hałas naszego pierwszego pocisku burzącego, oni już zaalarmują swą bazę i będziemy mieli na głowie całą dywizję ze wsparciem myśliwców bombardujących. Całe te góry zaroją się od łowców głów, będzie ich tyle co much na świeżym śmietniku. A kto mówi, że użyjemy armat? spytał porta. Po prostu spokojnie podjedziemy do nich z otwartymi włazami, aby pomyśleli, że jesteśmy po ich stronie. Wtedy, gdy będziemy dość blisko nich, zaczniemy grać na bałałajkach i gitarach. Żegnajcie skośnocy, zastrańcy! Nie! – odpowiedział komisarz, kręcąc odmownie głową. Każdy może ci powiedzieć, że nie znasz łowców głów. Natychmiast, gdy nas zobaczą, poleci meldunek radiowy i tam czy gdzieś indziej ktoś zacznie sprawdzać, kim możemy być. Nikt nie może poruszać się po Rosji bez powiadamiania NKWD. A jak myślisz, co się stanie, gdy nie będą mogli nawiązać kontaktu radiowego z kompanią, którą zlikwidujemy? Mogę ci obiecać, wszystko zacznie wrzeć. Więc nie myślisz, że to nas oni szukają? spytał stary, pełen wątpliwości. A kto inny u diabła mógłby to być? Z całą pewnością nie my, odpowiedział zdecydowanie komisarz. To jeden z tych cholernych patroli tropiących, nie szukający niczego w szczególności. Tego rodzaju patrole nieustannie wolują na każdego, kto się włóczy bez propuska. W zamyśleniu zsunął swą futrzaną czapkę na tył głowy. W jego szarych oczach nagle pojawił się chytry błysk. Myślę, że już mam... – oświadczył po długiej przerwie. – Klęska żywiołowa. Ich baza może to zaakceptować. – Nie nazywasz klęską wysyłanie do wieczności przy ołowianej muzyce gitarowej? – spytał Porta, parskając krótkim śmiechem i poklepując swój PM. – Oczywiście – odpowiedział komisarz – ale w tym wypadku nie możemy się posłużyć tego rodzaju klęską. Jeśli chcesz, człowieku, wiedzieć, co ja myślę... To jestem za tym, aby spieprzać stąd diabelnie szybko, kwilił zachrypnięty Albert. Ściągnął maskę przeciwśnieżną niżej na twarz. Co za słabe usze z was, ryczał rozgniewany Porta. Ja próbuję zrobić z was bogaczy, abyście mogli pomachać na pożegnanie parszywej armii na resztę życia i leżeć sobie na plaży z luksusowymi kurwami. Gdy się coś zaczyna, to trzeba to kończyć. Paniatno? Ziemia jest okrągła, a jeśli nie jesteś cwany, ryzykujesz, że się z niej zwalisz. A nie ma nic cwanego w tym, aby rezygnować właśnie teraz, ponieważ banda Indian z plemienia spoconych stóp zjeżdża sobie na deskach. Róbmy nadal swoje. Przed nami widać światło słoneczne. Gdy cała ziemia drży, a świat wyrywa się z zawiasów, to nie przeraża poszukiwacza złota. Nie ma strachu, nie ma strachu, Roże Podśpiewywał w zamyśleniu mały, wystukując rytm na swej pepeszy. Czy możemy się przedostać tą krętą drogą idącą w górę obok ruin? Pyta, wskazując ją Barcelona. Owszem, tak. Gdybyś był górską kozicą, która straciła rozum odpowiedział komisarz w tym okresie zimy nie przedostanie się nikt nie przechodząc tym wąwożem. a dalej jest paritip ale tym możemy się w tej chwili nie przejmować mogę ci tylko powiedzieć że nie jest to coś dla ludzi ze słabymi żołądkami a przy silnym wietrze nawet ci o najsilniejszych nerwach mogą się zesrać paritip zapytał porta co to u diabła jest paritip Poczekaj, aż go zobaczysz, uśmiechnął się lodowe wargi. Może nawet spowodować, że wolałbyś zostać w domu. Oczywiście, jeśli nie należysz do religijnych typów, co sądzą, że śmierć jest lepsza od życia. I nawet u świętego Piotra chcemy potrząsać kubkiem do kości, nucił mały, całując granat ręczny. Zamknijcie się do jasnej cholery, wy, niedorozwinięci idioci, wściekał się stary, bijąc kolbą pistoletu maszynowego w śnieg. Nawet ni cholery nie pozwala nam pośpiewać, żalił się mały. Komisarz położył się na śniegu między starym i lodowymi wargami, i czubkiem bagnetu rysował szkic. Lawina, zawołał zdumiony stary, studiując szkic ze sceptyczną miną. Myślisz, że to da się zrobić? Nasza jedyna szansa, odpowiedział komisarz. Tam na górze są tony śniegu, prawie gotowe zwalić się w dół, jeśli im troszkę pomożemy. No to zamknijcie się, krzyknął porta, ostrożnie oblizując popękane od mrozu wargi. Błysnęło światełko w tunelu, lawina pieprzyć mnie ci łowcy głów tam w dole zostaną zaturlani prosto do raju. Tak święty Piotr, jak Jezus, zwalą się dupami do góry wraz z całym tym śniegiem. Ile galarety mamy? Zapytał stary, wstając na nogi. Trzy pełne skrzynki, odpowiedział porta. Wystarczy, by wysłać cały Kreml na księżyc. Jedno pudełko dziesięciu ładunków wystarczy, orzekł stary. Łap! Zawołał mały, rzucając paczkę materiału wybuchowego staremu na kolana. Czyś ty kompletnie zwariował? Wzasnął przerażony komisarz, rzucając się błyskawicznie za podniszczony blok kamienny w tej temperaturze. Każdy wie, że to musiało do tej pory się zepsuć i może wybuchnąć od najlżejszego dotknięcia. Uspokój się, uśmiechnął się porta. Nie musimy przestrzegać prawa patentowego, więc nieco zmieniliśmy skład. To, co zrobiliśmy, wystarczy, aby wynalazcy wleźli do własnych dziur w dupie ze strachu. Ale przekonaliśmy się, gdy opierdalaliśmy się tam, gdzie odmroziłby jaja mosiężny renifer, że dodanie do ciasta odrobiny nitrogliceryny i kruszyny saletry potasowej wystarczą, by to było stabilniejsze przy mroźnej pogodzie. Gdybyśmy robili to, co nam powiedzieli jajogłowi w Bambergu, bylibyśmy w tej chwili na księżycu bawiąc się w chowanego z Marsjanami. Mały wyłowił niedbale z kieszeni całą luźną wiązkę zapalników i podał je porcie. Każdy ekspert od materiałów wybuchowych na ten widok wyskoczyłby z własnych butów. Zapalniki należy traktować z wielką ostrożnością. Najlżejszy wstrząs może spowodować ich wybuch. Czy wobec tego mamy wystrzelić całe mydło? Zapytał z wielką chęcią Mały, zaczynając przygotowania. Do diabła nie! sprzeciwił się Stary. Pięć albo sześć to więcej niż trzeba. Mądzie, gdzie są obcążki? pytał podniecony legionista. Musimy się spieszyć, tamci szybko się zbliżają. Obcążki? powtórzył mały. Gdzieś się zgubiły, ale komu one potrzebne? To można odgryźć do kabla. Często tak robiłem i do tego szybciej, ale nie można gryźć za mocno, bo zęby ci wypadną, a twoja stara makówka pójdzie razem z nimi. Merd! mruknął legionista, potrząsając głową. Tylko człowiek zmęczony życiem gryzie te rzeczy. Mały bez obawy wepchnął przewody do zapalników i gryząc umocował je solidnie. Jest za głupi, by zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa, uśmiechnął się porta. Nawet najgłupszy pies nigdy by nie powąchał zapalnika. To kompletny furiat, stwierdza lodowe wargi. My musimy wkładać gumowe buty, wchodząc do składnic, gdzie przechowują to gówno, a ten skurwiel to zjada. To dlatego, że jest niedzielnym dzieckiem, urodzonym w wigilię Bożego Narodzenia, śmiał się porta, nic mu się stać nie może. Mały żył już piąty zapalnik. Gdy skończył, uzbroił ładunek wybuchowy w sposób, który przyprawiał nas odreszcze na plecach. Następnie wepchnął wszystko razem do swej głębokiej kieszeni. Niebezpieczne zapalniki wystawały na drutach i kiwały się jak dzwonki na płaszczu błazna. Prowadzeni przez dalina wspięliśmy się na szczyt góry. Gdy przebyliśmy pewien odcinek, musieliśmy zmienić narty na rakiety śniegowe. Musicie nauczyć się o wiele lepiej stać na tych deskach, krytykował nas Dalin z irytacją eksperta, albo nigdy nie dacie sobie rady z tą robotą. W górze, pod małymi drzewkami iglastymi wymacaliśmy drogę w absolutnych ciemnościach i od czasu do czasu musieliśmy dawać krótkie sygnały z naszych lamp na głównych wszędzie były wąskie głębokie rozpadliny spaść do jednej z nich to pewna śmierć Burza wyła, wydając długie, wstrętne jęki. Mróz wybuchał w gałęziach i pniach z ostrymi trzaskami wystrzałów karabinowych. Kląc i pieniąc się, próbowaliśmy chronić twarze przed krótkimi, sztywnymi gałązkami drzew. Biły z nas po policzkach, aż krew tryskała w miejscu pęknięcia skóry. Dalin pchał nas do przodu ze złością, drwiąc z naszej nieudolności. Nawet stara, zniszczona życiem kozacka babcia mogłaby was dogonić! Ściekał się niecierpliwie. Głupole, takie jak wasza banda nigdy nie wygrają tej wojny światowej. Poczekaj, a przekonasz się ty krzywonogi Żydziaku, wrzeszczał mały, zamachnąwszy się pm na dalina, ale nie udało mu się go uderzyć. Jeszcze nie poznałeś nas, Niemców. Po dwóch godzinach nieludzkiego wysiłku dotarliśmy do otwartego zbocza nad górną granicą drzew. Wymęczeni do ostatka padliśmy na śnieg. Wiatr nie był po prostu lodowaty. To ryczący huragan. Zobaczyliśmy szczyt jak wielkiego, groźnego olbrzyma mały kawałek przed nami. Satana zaklął Dalin, wstawać na nogi. Za pół godziny wyjdzie księżyc i wszyscy nas zobaczą z odległości stu mil. Jezus Maria, jęczał mały, już czuję wybuchowe pestki z ich enkawudowskich peperz wbijające się w moje dobre niemieckie flaki. Nagle potknąłem się i zacząłem ześlizgiwać się w dół zbocza. Toczyłem się jak śnieżna kula z coraz większą szybkością, gdy na mojej drodze pojawił się wielki kamień. Przez chwilę myślałem, że złamałem albo zwichnąłem kostkę, ale strach, że mogę zostać tu porzucony, postawił mnie na nogi, pomimo tego, że czułem ból całych pleców. Nie mogę iść dalej, jęczał Gregor, padając na śnieg jak podcięte drzewo. Wstawaj! Warknął porta, kopiąc go brutalnie. Pomyśl o swojej działce złota i będziesz. Chciał iść dalej. Sram na złoto, dyszał wykończony Gregor. Jeśli to jest całe złoto świata, zachowajcie je sobie, dajcie mi spać, chcę umrzeć teraz, wcisnął twarz w śnieg, a całym ciałem strząsało histeryczne łkanie. Wspólnie postawiliśmy go na nogi i ciągnęliśmy między sobą jak worek, krzyczał i rzucał nam wszystkie obelgi, o jakich potrafił pomyśleć. W końcu porta nie mógł tego dłużej wytrzymać, spuścił mu takie lanie, że wszystkie jego blizny od mrozu popękały, jak dojrzałe wrzody. Na chwilę to pomogło. Jermołow leżał pod osłoną wystającej półki skalnej, wyglądając przez nocne szkła. Bez słowa pokazał palcem na dół góry. Zobaczyliśmy tam kompanie NKWD, jak małe poruszające się czarne plamki poniżej nas. Musimy wyjść wyżej, stwierdził Dolin. Ale teraz trochę szybciej. Nie ma czasu do stracenia, ale nie patrzcie w dół, ostrzegał, patrzcie w górę. Dobry panie, wybaw nas, wybuchł porta, gdy wszyscy pokonywaliśmy drogę do góry i widzieliśmy potworne masy śniegu leżące na wąskiej półce skalnej. Gdy tylko to zacznie się toczyć, stwierdził Barcelona, ta banda morderców na dole dobrze zrobi, ruszywszy dupy w piekielnym pośpiechu. Cztery ładunki powinny aż nadto wystarczyć, by ruszyć tę śnieżkę do stoczenia się w dół na ich łebki, stwierdził lodowe wargi, drapiąc się w głowę pod futrzaną czapą. Użyjmy pięciu. Lepiej być bezpiecznym niż żałującym, zaproponował Barcelona, patrząc w górę na potężny nawis śnieżny. Ale jak u diabła mamy założyć ładunki, nie ruszając lawiny w dół zbyt wcześnie? Jeśli ona zacznie toczyć się, zanim ci amatorzy strzelania w tył głowy znajdą się na tamtym szerokim miejscu, cofną się z nienaruszonymi jajami i będziemy w gównie po szyję. Będziemy musieli przejść na drugą stronę, powiedział Barcelona. Wychylił się nad stromym zboczem urwiska i cofnął drżąc cały. To niemożliwe. Trzeba być orłem, by to zrobić. Zostawcie to mnie. Powiedział mały, energicznie wysuwając się naprzód. Nie jestem orłem, ale jestem spryciarzem. Wy, Ferajna, nie macie pojęcia o wysadzaniu czegokolwiek. Ja wam pokażę, jak to się robi. Nie rób tego, ostrzegł lodowe wargi, skręcisz sobie kark. Nie lej mi takich szczyn, odpowiedział pogardliwie mały. Popatrz, w jaki sposób to robi facet z Hamburga. — Będę w górze na tym wieszaku na ubrania i wsadzę sztuczne ognie na miejsce szybciej niż byk dogania rzeźnika. — Ma rację — stwierdził przekonany stary. — Półka powinna zwiększyć siłę podmuchu i spowodować, że spadnie na nich jeszcze więcej śniegu. Hałas ładunków zostanie stłumiony przez śnieg i te cipy w dole nie przestraszą się, a diabeł otrzyma ładną, świeżą dostawę. Czemu nie? Powiedział Porta, obojętnie wzruszając ramionami. Spróbujmy. Małemu zawsze udaje się ujść na sucho, gdy robi rzeczy, przy których inni faceci łamią sobie karki. Czy myślisz, że to jest niebezpieczne? Pytał z powątpiewaniem mały, ostrożnie zaglądając w dół do oszołamiającej otchłani. Ani odrobiny, łgał bezczelnie Porta, pokazując w górę na połać śniegu groźnie wiszącą nad skrajem pułki. Jeśli ta masa lodu i śniegu nie spada, jak mógłbyś ty? Po prostu bądź na tyle ostrożny, by nie robić dwóch rzeczy naraz. No to zróbmy to, powiedział zdecydowanie mały, owijając się liną. Dajcie mi ten czekan, teraz mocno trzymajcie sznurek, aby móc wciągnąć mnie z powrotem do góry, gdybym zwalił się na dupę. Gregor usiadł, mocno zaparł się obcasami w urwisko i powoli popuszczał linę, w miarę tego jak mały posuwał się przez zalodzone zbocze. Nigdy mu się nie uda, szepnął nerwowo Barcelona. Więcej liny, krzyczał niecierpliwie mały, na litość boską muszę obejść występ. Tu w dole jest tak ciemno, jak u Alberta w dupie. On się zabije, stwierdził ponuro Gregor, bardziej popuszczając linę. Lodowe wargi przysiadł obok niego i pomagał mu trzymać ją. Była to na pewno lina, od której zależało życie małego. Jezu Chryste! wrzasnął mały. Jego głos brzmiał tak, jakby do nas docierał przez zwoje waty. Coś się zdarzyło? zapytał porta, patrząc do góry, lecz nic nie mógł dostrzec. Upadłem na dupę. Doleciało słabo ze ściany urwiska. Dmie tutaj na mnie, jak wszyscy diabli, mój kutasz zmienił się w cholerny sopel lodu. To szaleństwo, mruknął Barcelona, nigdy mu się nie uda. Oczekaj, ja zobaczysz, odpowiedział Porta. Znam małego, gdy się rozzłości, nic nie zdoła go powstrzymać. Dobiegł nas odgłos czekana, którym mały wycinał sobie stopnie w skale i lodzie. Gregory i lodowe wargi coraz bardziej popuszczali linę. Jak u diabła on to robi? pytał lodowe wargi potrząsając głową. Potrzebuje całej siły, by tylko trzymać się ściany urwiska i musi być na wylot przemarznięty. Tak, i do tego nie zapominaj, że ma kieszenie pełne materiałów wybuchowych, powiedział Barcelona, a na dobitkę, zgodnie z jego głupotą, ładunek jest uzbrojony. Wystarczy niewielkie stuknięcie, by sam siebie i połowę góry rozsadził w kawałeczki. A swoją drogą. Czy on kiedykolwiek przeszedł kurs obchodzenia się z amunicją? Spytał lodowe wargi. Nikt, kto kiedykolwiek miał do czynienia z materiałami wybuchowymi nie traktował ich tak, jak on. Był na takim kursie w Bambergu, śmiał się niedbale porta, ale wyrzucili go, zanim zdołał całe to miejsce wysadzić w powietrze, lecz zabił kilku specjalistów od amunicji, a sam wyszedł bez szwanku, chociaż pofrunął aż na drogę mleczną raz czy dwa, wrócił z powrotem, oblizując śmietankę z policzków. Gdy wychyliliśmy się nad skrajem urwiska, dostrzegliśmy niewyraźny cień małego posuwający się wolno w górę i otoczony falującymi chmurami śniegu. — Wygląda jak jeden z tych akrobatów, co się wspinają po ścianach drapaczy chmur! — mruczał nerwowo komisarz. — Ale trochę mało okien, których mógłby się przytrzymać! — stwierdził sucho porta. Jeśli teraz się poślizgnie — mamrotał lodowe wargi — ma pod sobą pięć tysięcy stóp. — Linka przetnie go po prostu na pół. — Diabli i piekielny ogień do tego! — zaklął mały ze swego miejsca wśród śniegu. — Ta cholerna półka nie jest szersza niż odstęp między oczami muchy. — Trzymaj się palcami u nóg! — proponował Porta. — Zegnij je, jak to robią ptaki! — A co myślisz, że robię? — dobiegł głos małego ze zbocza góry. — Pospiesz się! — Krzyczał nerwowo lodowe wargi. Łowcy głów będą za minutę w dolinie i chwycą nas za gardło, nim się zorientujemy, gdzie jesteśmy. Przerwał mu paskudny trzask i deszcz sypkiego śniegu. Urwała się półka skalna. Z wrzaskiem przerażenia mały wyleciał w powietrze, ale jakimś cudem udało mu się zatrzymać przy pomocy czekana. Klnąc i bruzgając, znów zaczął pracowicie wspinać się do góry. Widzieliśmy, że wisiał i kołysał się w miejscu, gdzie przedtem była półka. Wściekle rąbał śnieg i w końcu udało mu się zrobić dziurę dość dużą dla ładunku. Pieniąc się ze złości owinął przewody jeszcze kilka razy wokół materiałów wybuchowych i wepchnął do dziury kamienie i kawałki lodu, by trzymały je na miejscu. Nie byłoby zręcznie, gdyby znalazły się przy nas, gdy poruszymy przewody. Silny podmuch wiatru zerwał małemu z głowy czapkę i prawie strącił go w przepaść w ślad za nią. Choć miał posturę niedźwiedzia, wyglądał na małego w porównaniu z tonami śniegu wiszącymi mu nad głową. Jeszcze raz sprawdził ładunki i dodatkowo przygryzł zębami zapalniki. Balansując na krawędzi wziął łyka ze swej manierki. A potem ruszył z powrotem przez pionową, omiataną wichrem skalną ścianę. Ogromny orzeł machał skrzydłami tuż nad nim. Mały z wściekłością wymierza mu uderzenie pięścią, stracił uchwyt i ześlizgnął się kawałek po ścianie góry. Gregor, samotny przy linie bezpieczeństwa, stał się nieuważny z zimna i zmęczenia i nie poczuł jak mały szarpnął za linę. Ta zwisała tak luźno, że stała się niebezpieczna. Ledwie wielkolud ominął skalny występ, gdy orzeł zaatakował go ponownie. Mały uderzył go pięścią i stracił grunt pod nogami. Chwycił lud dłońmi, krew trysnęła z długich skaleczeń, zerwał paznokcie. Jego czekan zatoczył łuk nad skrajem urwiska i poleciał w dół w chmurze śniegu. Orzeł wydał ochrypłe, triumfalne krakanie i ponownie przystąpił do ataku. Porta krzyczał w przerażeniu, co ostrzegło Gregora w samą porę. Udało mu się wepchnąć między dwa pionowe głazy, nim straszliwe szarpnięcie liny wyrzuciło go poza krawędź przepaści. Co ty u diabła wyrabiasz? spytał komisarz, przeciskając się między nas. Dobry, wszechmocny panie. On już musi nie żyć. Daleko w dole dostrzegliśmy małego kołyszącego się w przód i w tył na linie, a rozwścieczony orzeł trzepotał wokół jego głowy. Zgubił swój czekan, rzekł porta. Komisarz szybko spuścił do niego własny czekan i małemu po kilku próbach udało się go pochwycić. Powoli napinaliśmy linę. Jeśli zrobilibyśmy to zbyt szybko, istniało ryzyko, że pęknie. Gdy wciągaliśmy go coraz wyżej słyszeliśmy jak bluźnił i przeklinał. Ma pełną głowę gorącej pary stwierdził porta. Lepiej niech Gregor zniknie póki mały nie ostygnie. Już mnie nie ma stwierdził zdecydowanie Gregor przypinając sobie narty. Nikt z nas nie zauważył, że mały był już w górze ponad krawędzią pieniąc się z wściekłości. Komisarz krzyknął ostrzegawczo, gdy tamten nadbiegł w naszą stronę przez śnieg szukając winnego. To ty wypuściłeś cholerny sznurek małego? Darł się oskarżycielsko, celując we mnie palcem. Nie, nie, wołałem, chcąc uniknąć pewnej śmierci. To był Gregor. On przysnął. Przysnął? Doprawdy? Ryknął mały. Jak ciężka maszyna przepchnął się przez śnieg w stronę, gdzie siedział Gregor przypinając narty. Stary rzucił w niego swym pm. -em. Trafił go w twarz, ale on biegł dalej, nie zatrzymawszy się nawet na chwilę. Gregorowi właśnie udało się odwrócić. Mały chwycił go za obie narty i zakręcił nim nad głową, jak sportowiec przed rzutem młotem. Gdy nabrał dość szybkości, wypuścił Gregora. Jego ciało strzaskiem uderzyło o skałę, narty poszły w drżazgi. Mały znów był przy nim, tłukąc go pięściami. Wydaje się, że poruszały się z szybkością śmigieł. Gregor wiedział, że walczy o życie. Z odwagą rozpaczy udało mu się kopniakiem trafić małego w kolano. Teraz wielkolud naprawdę zwariował. Z wrzaskiem wyskoczył w powietrze, obrócił się i spadł na Gregora z taką siłą, że ciało tamtego zostało dosłownie wprasowane w zmarznięty śnieg. Cofnij się! Syknął blady z wściekłości komisarz, przyciskając lufę pepeszy do gardła małemu. Cofnij się, mówię, albo strzelę ci głowę. Ale mały był głuchy na wszystko. Z pianą na ustach ciągle bił nieprzytomnego Gregora. Ja to zrobię, powiedział porta, waląc małego pistoletem maszynowym w tył głowy. Ten z jękiem zmęczenia upadł i leżał nieruchomo w poprzek Gregora. Wywalić go przez skraj przepaści, zaproponował z wściekłością lodowe wargi, wymierzając małemu brutalnego kopniaka. Ten oszalały skurwy syn jest niebezpieczny. Uspokój się, powiedział porta. Kto by się nie rozgniewał, gdyby jakiś idiota zmusił go do trzystu stopowego sprintu w dół po zboczu góry. Wkrótce potem, mały odzyskał przytomność, potrząsając głową, jak kaczka, która właśnie zanurkowała, by popatrzeć na dno stawu. Nie mogłem nic na to poradzić, tłumaczył się słabo Gregor, ocierając krew ze swej pobitej twarzy. Później to omówimy. Obiecał mały, rzucając mu złe spojrzenie i kulejąc zbliżył się do skraju urwiska. Dokąd u diabła idziesz? spytał go stary, biegnąc za nim z pistoletem maszynowym gotowym do strzału. Czy nie mamy potoczyć tej śnieżki? zapytał mały. Czy nie dlatego pełzliśmy do góry na tę komuszą cholerną górę, aby to zrobić? Klnąc i złożecząc zaczął znów wspinać się po oblodzonej granitowej ścianie. Był tak roześlony, że zapomniał przywiązać linę wspinaczkową. Jeśli się ześlizgnie, stwierdził lodowe wargi, będzie miał za swoje. To jest największy wariat na świecie, naprawdę. Na litość boską nie mów mu, że to jest niebezpieczne, ostrzegł porta, bo wtedy z pewnością spadnie. Wydaje się, że upłynęła wieczność, nim znalazł przewód. Był nadal przywiązany do ładunku wybuchowego. Tak ostrożnie, jakby był ze szkła, mały przyciągnął go do siebie i owinął wokół łokcia. Boże, zmiłuj się nad nami wszystkimi, jęknął komisarz. Nigdy w życiu nie widziałem niczego tak obłąkańczego. W drodze powrotnej mały dwukrotnie ześlizgnął się po ścianie. Tylko zmrożona zaspa, która przypadkiem znalazła się na drodze, powstrzymała jego upadek przez krawędź i w dół do przepaści. A co, jeśli to będzie nie wybuch? spytał nerwowo Barcelona, gdy mały powrócił i radośnie połączył przewody z akumulatorem. Będziemy wiosłować rzeką gówna pod prąd, odpowiedział Porta. Nie pozostanie nam nic, jak tylko pójść prosto na nich z granatami ręcznymi i muzyką gitar i bałałajek. – Radio, powiedział komisarz. To przeklęte radio zawsze umieszczają je w pewnej odległości od siebie i w ukryciu. Radzista zacznie wrzeszczeć o pomoc, gdy tylko się ruszymy, i wnet przybędą myśliwce bombardujące. Jestem przeciw tym gównianym akumulatorom, burczał mały. Staromodny ląd, który pluje ogniem tam, gdzie go widać, to jest lepsze i do tego zabawniejsze. Zawsze przypominał mi wigilię, kiedy stara pani Krojzfeld miała zwyczaj się upijać i kazała nam śpiewać. A kiedy przyszli do domu Heroda, był tam u okna i wyglądał... Jazda, rozkazał stary, opuszczając lornetę. Użyj akumulatora, to kwestia minut. Wyślij to, gdy dam rozkaz. Po co tak do mnie mówisz? Wybuchł gniewem mały. Myślisz, że mieszkam w dziurawym wiadrze i mam rozum tam, gdzie Ja, tak? Mogę ci powiedzieć, że psychopaci dali mi współczynnik inteligencji 07, co jest bardzo dużo... Zależy, od którego końca tabeli zacząć liczyć, uśmiechnął się Porta. Ale spokojnie z tymi przewodami i z tym akumulatorem byłoby zabawnie, gdybyśmy sami dostali tą masą po karkach. Ci cholerni mordercy tam w dole poumieraliby ze śmiechu, a my zostalibyśmy zapisani w historii świata jako największe głupki, które kiedykolwiek brały udział w jakiejś wojnie. I twoją mać, mruczał lodowe wargi, nadchodzą te diabły. Księżyc pojawia się tak nagle, jakby wybuchł. Wyraźnie widzieliśmy szereg żołnierzy, wspinających się do góry na nartach. Zatrzymali się kilka razy i patrzyli w górę na szczyty, jakby wiedzieli, że tam jesteśmy. Już czas byśmy ich posypali odrobiną śniegu, powiedział porta. Zanim powiemy, żegnaj złoto i życie milionera. Zaczekaj, ostrzegł komisarz. Przyglądał się okolicy przez lornetę. Musimy załatwić ich wszystkich. Jeśli ucieknie choć jeden, natychmiast podniesie się alarm. Goście są w drodze w górę urwiska, powiedział Mały, przysłuchując się w napięciu. Słyszę ich raki u butów. Gówno prawda, odburknął lodowe wargi. Ja nic nie słyszę. Ty nie, ale ja tak, odparł Mały, kręcąc nosem, jak królik na grządce kapusty. Prowadzący kolumnę oficer zatrzymał się i skierował lornetę w górę, w stronę skraju urwiska, za którym się ukryliśmy. Siedzieć spokojnie, szepnął komisarz drżącym głosem. Najmniejszy ruch, a te skurwy syny go zobaczą. Jestem gotów, by poruszyć tę górę, powiedział mały z szerokim uśmiechem. Do diabła, szepnął stary. Żadnego pieprzenia teraz, albo jesteśmy skończeni. Żołnierze NKWD poniżej nas ruszyli szykiem wachlarzowym. Narty przywiązali do pleców i pchali się do góry, podpierając się kijkami. Teraz i my usłyszeliśmy, że jest ich więcej, pnących się po ścianie urwiska. — Na co do cholery czekamy? — spytał niecierpliwie mały. Iwan będzie tu za minutę, potrząsając nam przed nosami swymi cholernymi bałałajkami. Nerwowo odkręciłem pokrywkę granatu trzonkowego i włożyłem palec w kółeczko. Byłem gotów nim rzucić, gdy pierwsza rosyjska twarz ukazała się nad krawędzią urwiska. Większość żołnierzy, idąc gęsiego, znikła teraz koło zbocza góry, gdzie ich już nie mogliśmy zobaczyć. Ich głosy jednak coraz wyraźniej przybijały się poprzez dzikie wycie burzy. Nagle koniec kolumny, pięciu żołnierzy zatrzymał się. Skierowali lornety w stronę szczytu wielkiej masy granitu. Jakiś instynkt ostrzegł ich przed nieznanym zagrożeniem. To nie byli rekruci, lecz łowcy głów najbardziej doświadczonego gatunku. — Czy mam to zrobić? — spytał mały, przysuwając druty jeszcze bliżej do akumulatora. Tak blisko, że nie mogliśmy zrozumieć, czemu ładunek nie wybuchł. — Jeszcze nie — szepnął komisarz. — Tych pięciu musi podejść bliżej. Porta leżał za LKM-em, z kolbą przyciśniętą do ramienia i palcem na spuście. Otworzyłem pokrywy skrzynek z nabojami i trzymałem długie taśmy w gotowości. Teraz! syknął komisarz, bijąc pięścią w śnieg. Mały wydał okrzyk radości i połączył druty. Przez chwilę było tak, jakby świat się zatrzymał. A potem lodowatą ciszę nocy rozdarła seria gromowych wybuchów i huk potoczył się przez góry i rozpłynął w dalekich echach. Powinno to dać łowcom głów coś do myślenia. Uśmiechnął się z satysfakcją Porta, podnosząc nocne szkła do oczu. Żołnierze NKWD ogarnęła panika, pierzchali na wszystkie strony. Wyglądało jakby ogromny nawiz śniegu pozostał nienaruszony przez eksplozję. Minęło kilka minut, podczas których nic się nie działo. Żołnierze NKWD też to zobaczyli. Zatrzymali się i zaczęli pospiesznie przypinać narty. Mały oficer wymachiwał gorączkowo pepeszą i chrapliwie wykrzykiwał rozkazy. — Tocz się więc, ty cholerny śniegu! — mamrotał mały, wymachując pięścią do góry ku pokrywie śnieżnej. — Idę do góry zobaczyć, co jest nie tak! — oświadczył, podnosząc się na jedno kolano. — Zwariowany skurwiel! — warknął stary. — Zostajesz tutaj! Rozległ się dźwięk jakby odległego narastającego grzmotu. Pierwsza z kolosalnych mas śniegu wzniosła się, wirując do góry, potężną białą chmurą. Przez chwilę wydawało się, że zawisła w powietrzu, a potem zaczął się ruch. Setki ton zmarzniętego śniegu uderzyły w przeciwne zbocze i znów zostały wyrzucone w górę, jakby przez nową eksplozję, a potem pierwsza masa śniegu uderzyła z hukiem w skały leżące w niższej części góry. Szybciej od myśli niezliczone tony śniegu potoczyły się w dół góry, zmiatając wszystko na swej drodze. Najbliżej stojący żołnierze NKWD zostali obróceni w nicość przez masy śniegu. Paru uciekało z całej siły na nartach przed czołem walącego się śniegu i wyglądało, jakby mogli mieć szansę ucieczki przed nim. Vive la mort! warknął legionista. Podniósł karabin snajperski i nastawiał teleskopowy celownik. Nie na tę odległość! ostrzegał stary. Bien sûr! odpowiedział legionista. Przycisnął kolbę do policzka i trzy razy szybko nacisnął spust. Prowadzący narciarz upadł w przód i kontynuował podróż w dół zbocza z głową między swymi nartami jak marionetka. Końcowy żołnierz odwrócił się, by zobaczyć skąd padł strzał. Wtedy popełnił fatalny błąd. Zrobił zwrot w tył, ale ogarnęła go panika. Znów się odwrócił i dogoniła go mknąca szaleńczo lawina. Drzewa wirowały w powietrzu przed nacierającymi masami śniegu. Cały las został zerwany z powierzchni góry. Cóż to była za cholerna śnieżka? Krzyczał radośnie Mały, gdy znów byliśmy na dole przy naszych pojazdach. Pozostali czekali na nas tam na dole, denerwując się coraz bardziej. Ciłowcy głów z całą pewnością pogubili narty, stwierdził porta. Ależ to była kolejka górska? Ja to odbiorę, zaproponował Mały, wpełzając do radiowozu, z którego słychać wycie wezwania. Mały majstrował przy odbiorniku i niecierpliwie uderzył nim kilka razy obok czołgu, nim wreszcie aparat zaczął działać. — Halo? — mówił do mikrofonu. — Kim jestem? To jestem ja oto kim jestem. Idiota! Podaj swoją pozycję! — wściekał się ostry, rozzłoszczony głos. — Na dole wokół dziury w dupie wszechświata! — odpowiedział z krótkim śmieszkiem mały. — Właśnie rzuciliśmy śnieżką w dzieci sąsiada. Skąd mówisz pytał niecierpliwie głos stąd odpowiedział mały a skąd żeby inąd czyś ty z byka spadł chce wiedzieć gdzie jesteś warknął głos ciemniak z ciebie oczywiście jesteśmy w rosji a ty uważaj żołnierzu Obcy głos drżał ze złości. Zdaje się, nie wiesz z kim rozmawiasz. Myślisz, że jestem wróżką czy czymś w tym rodzaju? Wybuchnął głośnym śmiechem mały. Śmiejesz się ze mnie. Głos zaczął być niebezpiecznie spokojny. Chcę wiedzieć, z kim mówię. Mówisz do mnie, tempaku. Darł się mały, zwolna wpadając we wściekłość. Jeszcze tego nie zrozumiałeś? Nadajesz się do tego mniej więcej tak, jak kutas, który zetknął się z piłą tarczową. Rozmawiasz z oficerem łączności, warczał ze złością głos. Teraz żądam od ciebie jasnej odpowiedzi. Twój stopień, nazwisko, jednostka. Uderzyłeś się czymś w głowę, wybuchnął mały. Mamy zezwolenie tylko na tajne rozmowy. Sąsiedzi nie mogą nic a nic wiedzieć, czym się zajmujemy, kapujesz? Niczego ze mnie nie wydobędziesz. Możesz być jednym z tych cholernych szpiegów, o których tyle się mówi. Pani majesz? Boże, pomóż nam zachować cierpliwość. Czy znasz hasło? Nie, a po co? śmiał się hałaśliwie mały. Ja nie jestem radzistą. Po prostu zastępuję Juliusa, który poszedł na spacer. Słuchaj no, żołnierzu, syczał oficer łączności głosem trzęsącym się z wściekłości. Wy prowadzicie operację oczyszczającą. Teraz chcę wiedzieć, coście oczyścili. Mogłeś to po prostu powiedzieć, zamiast pytać, gdzie jesteśmy, odpowiedział Mały. Właśnie rzuciliśmy cholernie wielką śnieżką w Iwana, który jedzie w tej chwili do raju tak szybko, jak go narty poniosą. Daj mi twego dowódcę drużyny i wyłącz się, obłąkańcze. Ja ci dam cholerną śnieżkę. Stary, ryknął mały, grzmiącym basem barytonem. W radiu jest jakiś pieprzony psychol i chce wiedzieć, cośmy oczyścili, ale pilnuj się go. To może być jeden z tych cholernych szpiegów skradających się wszędzie i podsłuchujących. Mówi, że jest oficerem, ale uważam, że on pewnie kłamie. Czego ty u diabła narobiłeś? zapytał zaniepokojony stary, przysuwając się do radia. Nastąpiła długa konwersacja, która ze strony starego sprowadziła się do potakiwania. Jawol, jawol, Herr Major, jawol. Wiesz, czego bym teraz chciał? spytał mały, gdy znów byliśmy w ruchu. Jajek na twardo i krewetek w sosie z homarów, a potem wielką porcję wieprzowiny z kiszoną kapustą i gruszkami w konserwie. Zamknij się! syknął rozgniewany stary. Zamknij się na temat jedzenia! I zastrzele cię, mały, jeśli kiedykolwiek jeszcze zbliżysz się do radia. Szary świt ukazał się, gdy dotarliśmy do paritipu, który, jak mieliśmy nadzieję, przy dużej dozie szczęścia mógł dać nam możliwość przebycia wąwozu. Była to dziwaczna konstrukcja. Twoje zdrowie, święty Piotrze, powiedział porta, spoglądając na głębie w dole. Czy ta rzecz może uśwignąć czołg? Tak mówią odpowiedział, wzruszając ramionami lodowe wargi. I musimy mieć nadzieję, że mają rację, bo w tej sprawie nie mamy jakiegokolwiek wyboru. Musimy przejechać po nim, bo sami zablokowaliśmy drogę tą lawiną. Nie wyglądasz szczególnie solidnie, stwierdził Stary, sceptycznie spoglądając na urządzenie. Była to ciężka platforma, wisząca i kołysząca się na grubych linach. Jazda. Zróbmy to. Kto idzie pierwszy? Zawołał niecierpliwie komisarz. Albercie, ty możesz jechać pierwszy, zaproponował porta, łaskawie machając ręką. Nie ja człowieku, sprzeciwił się Albert, który wysiadł na chwiejny pomost. Była to przesuwana nad wąwozem przez kręcenie ręczną korbą platforma. Może wolałbyś raczej pojechać ostatni, gdy kable trochę bardziej się zużyją? zapytał sarkastycznie porta. Synu, szybko chwytaj moją propozycję i ruszaj pierwszy. Albert poddał się i mozolnie przecisnął się przez właz wieżyczkowy do swego T-34. Ostrożnie, jakby jechał po szkle, wsunął ciężki czołg na paritip. Platforma zakołysała się jak przeciążony statek podczas burzy. Powoli zaczął ześlizgiwać się na drugą stronę parowu, a kable dźwięczały z napięcia. Powoli, ostrzegał komisarz, bardzo powoli. W milczeniu, czując motyle w brzuchu, śledziliśmy wzrokiem kołyszącą się platformę, pomimo niesionego ciężaru i gwałtownych porywów wiatru, nadal poruszała się na oba boki. To wygląda cholernie niebezpiecznie, mruczał Gregor. I pomyśleć, że do tego zgłosiliśmy się na ochotnika. To jedna z tych rzeczy, jakie człowiek robi tylko raz w życiu, uśmiechnął się niedbale porta. Będziemy mieli co opowiadać, gdy zostaniemy szwedzkimi socjalistami. Ciężka pantera przejechała ostatnia. Belki platformy trzeszczały ostrzegawczo, a kable śpiewały czując naprężenie od ciężaru. Porta przeczesywał palcami swe rude włosy, splunął w przepaść i wraz z małym chwycił za korbę. Nie mam odwagi patrzeć! oświadczył komisarz odwracając się plecami. Wkrótce te kable ustąpią. Ledwie wypowiedział te słowa rozległ się ostry trzask i jedna z lin pękła. Platforma zaczęła się przechylać na jedną stronę. Pantera powoli ześlizgiwała się do tyłu. Na lacha! krzyknął legionista w zdenerwowaniu. To puszcza! To już koniec z nimi! Diabli! wrzeszczał przerażony porta. Rzucił się na korbę. Cały stracz się wali! Platforma przechylała się coraz bardziej. Jeden podmuch wiatru i ben Będą skończeni! Łapać kable! Darł się komisarz! Ruszać się, sprowadzić T34. Albert cofnął czołg na miejsce. Ścigając się z czasem, zamocowaliśmy drut do platformy i wciągnęliśmy ją na twardy grunt, zanim reszta kabli pękła. — Boże, ojcze, zachowaj nas! — mówił Porta. Stał na skraju, patrząc na Paritip. Platforma zwisała teraz pod kątem 45 stopni w stronę dna wozu. Tak, było blisko. Facetowi potrzeba odrobiny szczęścia, by przejść wojnę światową nadal oddychając.